bo to zawsze było ten, takie no, pytanie. Nie? Sprawdźmy właśnie przy wstawaniu, czy to w jakiś sposób... Dobra. I próbujemy wstawić. Proteza zapracowała i spróbuje pan teraz wziąć tą swoją laskę. Dobra, okej. I sekundkę, niech pan zaczeka. Tu widzimy. Dobra, że ona pracuje. Czuje pan, że się napięła ręka, ale nie zgięła, znaczy nie zacisnęła się dzięki tej ortezie, ale trochę się ugięła. No tak, to zawsze było tak. Tak, o tym rozmawiamy, tak? Tak jest. A z drugiej strony palce też się zaciskały. Dobra, idziemy kawałek. Mhm. Dobra. I na chwilkę pan zaczeka, jak pan wyjdzie. Dobra. I ja tutaj spróbuję. O, okay. I proszę w moją stronę, kawałeczek. Kamera, akcja. Tak jest. Mhm. Świetnie. Dobra. Ania! Zatrzymajmy się. Mogę cię poprosić, żebyś zdjęła teraz ortezę. Zobaczymy, jak się ręka będzie zachowywać bez tej ortezy. To jest jakby ta istota, dlaczego trzeba nosić ortezę, która jest ortezą profilaktyczną, która jest ortezą korygującą, zabezpieczającą efekty terapii, a z drugiej strony chroniącą rękę przed problemami. I odwracamy się i wracamy. Mhm. Dobra. A gdybyś Ania tylko jeszcze jedną rzecz mogła pokazać. Gdybyś chciała otworzyć tą rękę, czy ona jest napięta, czy ona jest luźna w tym ustawieniu? No, widzimy, znaczy, żeby to pokazać wszystko, to powinniśmy chyba usiąść i jeszcze raz wstać, nie? No tak, pewnie tak, ale tu widzimy tylko tą kwestię, że tu jest, no, nie jest łatwo wyprostować tą rękę w kwestii palców, żeby ona była tak, jak była w ortezie, prawda? Mhm. Okej, okay? Dobra, i siądźmy z powrotem. Okej, siadamy. Panie Jerzy, to...